Francuzom jednego odmówić nie można. Pod względem eksportu uzbrojenia, w tym wartych setki milionów euro okrętów, są światową potęgą. Dlatego w dzisiejszym programie sprawdzimy, na czym dokładnie zarabiają Francuzi. Zapraszam. Jednym z ich najbardziej udanych projektów eksportowych są właśnie fregaty rakietowe typu Lafayette. Francuskie fregaty rakietowe typu Lafayette to wielozadaniowe okręty posiadające właściwości stealth. Ich nowoczesna konstrukcja zapewniła Francuzom szerokie zainteresowanie i międzynarodowy sukces eksportowy. Oprócz marynarki francuskiej znajdują się one na wyposażeniu takich krajów jak Arabia Saudyjska, Singapur i Tajwan. Uzbrojeniem okrętu są pociski przeciwrakietowe oraz przeciwlotnicze Crotale. Wyposażono go także w przestrzeń do instalacji przeciwlotniczych i przeciwrakietowych pocisków Aster 15M. Jednak ze względu na koszty nie zostały one jeszcze zainstalowane na francuskich okrętach. Dodatkowym uzbrojeniem jest armata okrętowa kaliber 100 mm oraz dwa działka 20 mm. Z pokładu okrętu może także operować jeden śmigłowiec. Wersje eksportowe poddane zostały znacznym modyfikacjom. Chodzi zarówno o samą konstrukcję okrętów, jak i konfigurację uzbrojenia. Okręty Lafayette dla Arabii Saudyjskiej są większe i wyposażone w pociski Aster 15. Singapurskie otrzymały rakiety przeciwokrętowe Harpoon, a tajwańskie zostały wyposażone w rodzime systemy uzbrojenia. Francuzi na wojnie potrafią zarobić jak nikt inny. Nie wiem, czy nie powinniśmy brać z nich przykład. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.